włamywał się do domów pod osłoną nocy. Gwałcił, mordował i okradał. Młody mężczyzna, latynos z zepsutym uzębieniem. Tak opisywali przestępcę, który steroryzował miasto aniołów. Tak opisywali go jego mieszkańcy. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Na imię mam Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem wam o Richardzie Ramirezie, jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Znanym również jako Night Stalker czy Nocny Łowca. Richard urodził się 29 lutego 1960 roku w El Paso w Teksasie. Był najmłodszym z piątki dzieci, Mercedes i Juliana Ramirezów. Ojciec chłopca pracował jako robotnik na kolei Santa Fe. Z kolei jego matka pracowała w fabryce butów, gdzie mieszała pigmenty i chemikalia. W tamtych czasach fabryki nie stosowały praktycznie żadnych zabezpieczeń i zasad BHP. Nawet będąc w ciąży, kobieta nie miała dostępu do masek ani wentylacji. Przez ten fakt dwójka jej dzieci, Ruben i Józef, urodziła się z wadami rozwojowymi. Choć najciężej przechodziła ciążę z Richardem, chłopiec urodził się zdrowy i pełen życia. Był zawsze uśmiechnięty i wesoły, a także bardzo ciekawski, przez co już w wieku 2 lat, a następnie jako 5-latek, doznał poważnych urazów głowy, co mogło mieć wpływ na jego późniejsze zachowania i zaburzenia. W szkole podstawowej okazało się, że cierpi na epilepsję, która miała być spowodowana wspomnianymi urazami. Miewał liczne ataki, jednak pomimo to dobrze sobie radził z nauką, a także w relacjach z rówieśnikami. Miał wielu przyjaciół, był otwarty i towarzyski. Niestety nie mógł grać w piłkę nożną, co bardzo go frustrowało i ze smutkiem przyglądał się bawiącym się kolegom. Richard wiódł z pozoru spokojne dzieciństwo, miał liczne rodzeństwo i kochającą, wyrozumiałą matkę. Niestety jego ojciec, Julian, uciekał się do przemocy i wychowywał swoje dzieci, bijąc je skórzanym pasem. Uważał, że tylko poprzez kary cielesne jest w stanie nauczyć chłopców posłuszeństwa. Młody Ramirez bał się ojca, którego zachowanie coraz bardziej wpływało na psychikę Richarda. Chłopiec był bardzo nerwowy i nie umiał sobie radzić z emocjami. Dlatego swój stres i frustrację wyładowywał na samym sobie, bijąc się po głowie różnymi przedmiotami, między innymi młotkiem. W trudnych chwilach wspierała go pobożna matka i starsza siostra, do których uciekał zastraszony przez ojca. Kobiety bardzo dbały, aby wyrósł na porządnego mężczyznę. Niestety, jak się miało okazać w przyszłości, wszelkie starania poszły na marne. Pomimo trudnego dzieciństwa, Richard dobrze się uczył. Był lubiany zarówno przez nauczycieli, jak i przez kolegów. Miał również powodzenie u płci przeciwnej. Można też powiedzieć, że posiadał wtedy dobre serce. Bardzo kochał swojego upośledzonego brata Józefa, którego zawsze chronił przed łobuzami w szkole. Stawał w jego obronie, kiedy inni z niego szydzili i wyśmiewali go. Niestety problemy z ojcem nie były jedynymi, które dotknęły młodego chłopca. Opóźniony w rozwoju Józef uczył się w domu, a jego nauczyciel okazał się być gwałcicielem. Wszystkie te wydarzenia popchnęły Richarda w stronę używek. Chłopiec, tak jak starszy brat, zaczął palić marihuanę i wąchać klej. Jakby tego było mało, w 1971 roku kuzyn Richarda, Mike, wrócił z wojny w Wietnamie i zaczął opowiadać 11-letniemu wówczas chłopcu krwawe historie wojenne.
Opowiadał też o przemocy i gwałtach na Wietnamkach, których notorycznie się dopuszczał. Ukazywał młodszemu kuzynowi najmroczniejsze strony wojny, pokazując mu przy tym fotografie nagich, przerażonych kobiet, które nie tylko porywał i gwałcił, ale także mordował. Oprócz tego nauczył chłopca, jak posługiwać się bronią i nożami, a także licznych technik walki. Pewnego dnia, kiedy Ramirez przebywał u kuzyna, ten pokłócił się z żoną, po czym na oczach dziecka zastrzelił kobietę. Ta sytuacja była przełomowa w życiu Richarda, którego psychika nie wytrzymała kolejnej dawki przemocy. Nikomu jednak nie przyznał się do tego, że podczas zdarzenia przebywał w domu Mike'a. Starszy kuzyn trafił do szpitala psychiatrycznego, a młody chłopiec pozostał sam ze wszystkimi historiami przemocy. Zaczął miewać nocne koszmary, w których widział leżącą w kałuży krwi żonę Mike'a. Budził się zalany potem i nie potrafił wymazać tego obrazu z pamięci. Z czasem zachowanie Richarda uległo drastycznej zmianie. Przestał się uczyć, wdawał się w bójki z kolegami, których wyzywał. W końcu, w wieku 12 lat, został wyrzucony ze szkoły. Zaczął wtedy kraść i przebywać wśród narkomanów i drobnych przestępców. Wyprowadził się też z domu, zamieszkał na cmentarzu, gdzie modlił się do diabła. Satanizm dawał mu poczucie władzy i ukojenie, a przynajmniej tak twierdził Ramirez. Tak samo jak narkotyki, których brał coraz więcej. Pieniądze z kradzieży już mu nie wystarczały, dlatego młodzieniec zaczął pracę w pobliskim hotelu i to właśnie w tym miejscu dopuścił się pierwszego poważnego przestępstwa. Jako pracownik hotelu miał dostęp do uniwersalnego klucza, który otwierał drzwi do wszystkich hotelowych pokoi. Richard wykorzystywał to, wchodząc do zajętych przez kobiety pokoi. Podglądał je podczas przebierania się czy kąpieli. Jednak podczas jednej z nocnych zmian poszedł o krok dalej i zgwałcił jedną z nich pod prysznicem. Na szczęście kobiety do pokoju wrócił jej mąż, który wyszedł tylko przeparkować samochód. Mężczyzna pobił Richarda i zadzwonił na policję. Następnego ranka Ramirez trafił przed sąd. Jednak para, która pochodziła z innego miasta, nie chciała mieć nic wspólnego z tą sprawą i odmówiła składania zeznań, przez co wycofano zarzuty. Młody chłopak został oddany rodzicom, Julianowi i Mercedes, jednak ci wyrzucili go z domu. Richard nie miał nic więcej do stracenia i przeprowadził się do Los Angeles, gdzie planował żyć z handlu narkotykami. Wciąż parał się drobnymi kradzieżami i pogłębiał swoją fascynację satanizmem. Jeden raz udał się nawet na spotkanie z innymi wyznawcami szatana do San Francisco. Jednak przekonanie, że jest wybrańcem, sprawiło, że nie chciał dzielić swojej wiary z innymi ludźmi. Oprócz tego słuchał ciężkiej muzyki i brał kokainę, która coraz bardziej wyniszczała jego psychikę. Jego życie kręciło się tylko wokół narkotyków, kradzieży, prostytutek i pornografii. Nie kontaktował się nawet z rodziną, nie odpisywał na listy siostry, która pewnego razu nawet przyjechała do Los Angeles, błagając brata o powrót do El Paso. Ten jednak odmówił, mówiąc, że przebywa pod opieką Lucyfera i nie potrzebuje więcej troski. Parę miesięcy później został aresztowany za kradzież samochodu. To wtedy wykonano jego pierwszą fotografię do policyjnej kartoteki, a także pobrano od niego odciski palców. W więzieniu spędził zaledwie pół roku, po czym został wypuszczony w czerwcu 1984 roku. W tym samym miesiącu dokonał swojej pierwszej krwawej zbrodni. Krążąc kradzionym autem, w nocy po północno-wschodniej części miasta Aniołów szukał ofiary.
z zimną krwią zamordował 79-letnią Jenny Winko. Wielokrotnie ranił ją nożem w okolicach szyi. Po sekcji zwłok okazało się, że rany były tak głębokie, że prawie odcięto jej głowę. Podczas oględzin miejsca zbrodni śledczy znaleźli odcisk palca. Jednak w tamtych latach Kalifornia była dopiero w trakcie wprowadzania internetowego systemu, dlatego porównanie odcisków palca bez żadnych podejrzanych było niemożliwe. Jeszcze do całkiem niedawna uważano, że historia zbrodni Ramireza rozpoczęła się właśnie w tej chwili, w chwili popełnienia tego brutalnego morderstwa. Jednak dopiero po latach okazało się, że to on był sprawcą makabrycznej zbrodni dokonanej na 9-letniej May Lang. 10 kwietnia 1984 roku dziewczynka zeszła do piwnicy szukając zgubionej przez brata 1 dolarówki. Kiedy po około pół godzinie dziewczynka nie wróciła, zaniepokojony chłopiec udał się w jej ślady, zastając ciało dziewczynki zwisające z rury. Do przeżycia zabrakło jej zaledwie kilka centymetrów, żeby mogła podeprzeć się stopami o podłogę i wezwać pomoc. Śledczy uznali śmierć May za rytuał satanistyczny, jednak morderca nie został odnaleziony, a makabryczną zbrodnię przypisano Ramirezowi dopiero w 2009 roku, kiedy to porównano próbkę śladów zabójcy z materiałem genetycznym Richarda. Kolejne morderstwo miało miejsce 28 czerwca tego samego roku w północno-wschodniej części Los Angeles, gdzie wślizgnął się przez uchylone okna do domu 79-letniej kobiety. Zgwałcił ją, a następnie zadźgał nożem. Jak pisał Los Angeles Times, jej ciało było niemal poćwiartowane, a głowa prawie odcięta. Zbrodnię odkrył jej syn, mieszkający w domu obok. Policja była wstrząśnięta tym, co zastała na miejscu zbrodni, jednak jak się później okazało, był to dopiero początek serii makabrycznych morderstw. Technikom udało się pobrać odcisk palca. Niestety w tamtych czasach dopiero wdrażano system internetowy i porównywanie go z innymi odciskami z bazy. Mieszkańcy miasta Aniołów zaczęli popadać w coraz większy strach, a prasa ogłosiła mordercę nocnym łowcą. 17 marca 1985 roku Richard Ramirez uderzył po raz kolejny, również na obrzeżach Los Angeles. Tym razem zaatakował młodą dziewczynę, Marię Hernandez, w jej własnym garażu. Kobieta, wysiadając z samochodu, została postrzelona przez Latynosa w czapce z daszkiem z emblematem AC/DC. Strzał był wycelowany w twarz kobiety, która odruchowo zasłoniła ją dłońmi, trzymając kluczyki do samochodu. Kula odbiła się od breloczka i niegroźnie zraniła ją w rękę. Maria upadła na ziemię i udawała martwą. W tym czasie morderca wszedł do domu, w którym przebywała współlokatorka Maryi, 33-letnia Dale Okazaki. Kobieta po usłyszeniu huku dobiegającego z garażu schowała się za kuchenną ladą. Chcąc sprawdzić, co się dzieje, wstała i w tym momencie została postrzelona prosto w głowę. Koleżankę w kałuży krwi znalazła Hernandez, która wezwała policję. Zabezpieczono wtedy czapkę, którą zostawił po sobie morderca, a dzięki ocalałej kobiecie śledczy stworzyli rysopis Ramireza. Maria przedstawiła go jako wysokiego i chudego Latynosa z rozczochranymi włosami, zepsutymi zębami i wytrzeszczonymi oczyma. Taki sam opis pojawiał się później u kolejnych osób, których napadł Richard. Co ciekawe, powtarzały się również zeznania mówiące, że ów Latynos zmuszał ofiary do wyznania miłości szatanowi. Po opuszczeniu domu Maryi, Ramirez miał już na celowniku kolejną ofiarę. Cai Lai Yu,
30-letnia prawniczka jechała swoim Chevroletem jedną z ulic miasta Aniołów. W pewnym momencie zauważyła, że od dłuższego czasu podążał za nią pewien samochód. Będąc niedaleko parku, Monterey zatrzymała się. To samo zrobił jadący za nią Ramirez, który wysiadł ze swojego pojazdu i podszedł do Chevroleta kobiety. Następnie wyciągnął ją na ulicę, zwyzywał od dziwek i z zimną krwią zastrzelił. Świadkowie przedstawili go w podobny sposób co Hernandez, jednak nie wniosło to nic nowego do sprawy. Zabójca wciąż pozostawał nieuchwytny i zaatakował po raz kolejny, 10 dni później. Włamał się wtedy do domu państwa Zadzara, przez malutkie okienko w pralni, zdejmując przy tym buty. Ciała małżeństwa odnalazł ich syn. Ojca, Vincenta, znalazł jako pierwszego, postrzelonego na kanapie przed telewizorem. Z kolei jego żona, Maxine, została brutalnie zamordowana w sypialni. Jej ciało było wręcz zmasakrowane. Wydłubane oczy, puste oczodoły, wypełnione krwią i wyryte na twarzy dziwne znaki. Morderca wbił nóż w lewą pierś kobiety, ale oprócz dużej rany w kształcie litery T, jej ciało było pokryte również mnóstwem innych ran, m.in. na szyi, brzuchu i wokół pochwy. Po dokonaniu zbrodni, według śledczych, morderca założył tenisówki i zjadł posiłek w kuchni zamordowanych państwa Zadzara. Policja wciąż pozostawała bezradna, nie posiadając przy tym żadnych większych śladów i dowodów, a nocny łowca znów zaatakował. Nad ranem 14 maja 1985 roku Ramirez wkradł się do domu Williama i Lillian Doy. Małżeństwo spało we własnym łóżku, kiedy to głośny huk obudził panią Doy. Był to strzał z pistoletu, którego celem był jej mąż. Mężczyzna z bronią skierowaną w jej twarz był pierwszym, co zobaczyła po otworzeniu oczu. Przerażona zamarła, a napastnik rzucił się na nią. Bijąc i kopiąc kobietę, chciał dowiedzieć się, gdzie trzyma pieniądze. Następnie związał Lillian i rozpoczął poszukiwanie gotówki i kosztowności. Po krótkiej chwili, gdy nic nie znalazł, wrócił do sypialni i zgwałcił Lillian, a następnie z uśmiechem opuścił dom. Policjantom udało się zabezpieczyć odcisk buta marki Avia, który, jak się później okazało, był jedyny w swoim rodzaju. Model obuwia pojawił się w Ameryce dopiero w lutym, a rozmiar, który nosił napastnik, był jedynym, który dotarł do Stanów. A więc morderca nosił buty, których nie posiadał nikt inny. Kolejny atak miał miejsce w podmiejskiej dzielnicy Monrovia, gdzie Ramirez włamał się do domu dwóch starszych kobiet. 83-letniej Melvin Keller i jej 79-letniej niepełnosprawnej siostry, Blanki Wolf. Najpierw zgwałcił obie kobiety, po czym zatłukł na śmierć młotkiem starszą z nich. Na ścianach, a także na udzie zamordowanej kobiety znaleziono pentagramy narysowane czerwoną szminką. Młodsza kobieta została odnaleziona w kałuży krwi, jednak przeżyła brutalny atak. Kolejną ofiarą nocnego łowcy była mieszkająca w Burbank 42-letnia Carol Kyle. Wszystkie drzwi i okna w domu kobiety były zamknięte, jednak i to nie stanowiło problemu dla Ramireza, który wślizgnął się do środka przez otwór dla psa. Obudził Carol, świecąc jej w oczy latarką, po czym zaciągnął do pokoju jej 11-letniego syna, którego wziął za zakładnika, aby dowiedzieć się, gdzie Carol przechowuje biżuterię. Po znalezieniu kosztowności zamknął związanego chłopca w szafie i kilkukrotnie zgwałcił jego matkę. Kobieta przeżyła brutalny atak i opisała napastnika jako przystojnego latynosa z zepsutymi zębami. Policjantom udało się również dotrzeć do jednego z mieszkańców miasta, który spłoszył napastnika, chcącego włamać się do domu sąsiadów. Co ciekawe, znaleziono tam ślad tego samego buta, co w domu państwa Doy.
Niecały miesiąc później nocny łowca zasztyletował 28-letnią Patty Higgins, której próbował odciąć głowę. Jednak ostatecznie porzucił ten plan i wyszedł z jej domu przed świtem. Parę dni później zaatakował 75-letnią Mary Louise Cannon w jej własnym domu w miejscowości Arcadia, gdzie pobił ją do nieprzytomności przy użyciu ciężkiej lampy. Po czym, podobnie jak w przypadku Higgins, zasztyletował starszą kobietę w łóżku. To właśnie wtedy śledczy dostrzegli pewien schemat, którego trzymał się seryjny morderca. Wkradał się do domów, które okradł. Mordował mężczyzn i gwałcił kobiety. Jednak jeśli te opierały się, również były zabijane. Pomimo tych podobieństw, jego ofiary pochodziły z różnych grup społecznych. Były w różnym wieku i obu płci, przez co ciężko było ustalić jakiekolwiek sposoby ich wybierania. Mieszkańców miasta aniołów opanował niewyobrażalny strach. Nikt nie czuł się bezpiecznie, a nocny łowca wciąż przebywał na wolności i był coraz bardziej żądny krwi. Do połowy sierpnia 1985 roku zaatakował jeszcze 9 razy. W sprawę zaangażował się słynny detektyw Frank Salerno, którego uznawano wówczas za najlepszego specjalistę w dziedzinie psychopatycznych morderców. Wraz z przewodniczącym śledztwa Robertem Grimmem stworzyli zespół składający się z 200 najlepszych detektywów i śledczych z Los Angeles. Co jakiś czas aktualizowano rysopis i bazę dowodów, wśród których nie brakowało satanistycznych symboli i fragmentów utworów AC/DC. Do całej akcji przyłączyło się wkrótce również FBI, które bazując na własnych listach seryjnych zabójstw, sprawdzało każdy nowy trop, który od razu trafiał do prasy. Poszukując mordercy, grupa śledczych obserwowała także miejsca spotkań satanistów, a w jednym z nich znaleźli odcisk buta pasujący do tego znalezionego w domu państwa Doi. Policja z Los Angeles otrzymała coraz więcej telefonów z informacjami dotyczącymi nocnego łowcy. Każde ze zgłoszeń było sprawdzane, a mieszkańcy miasta aniołów sami zaczęli się organizować i wyruszać na poszukiwania mordercy. W dużych grupach przeszukiwali boczne uliczki i parki. Każdy zabezpieczał się jak mógł. Okna wielu sypialni w mieście były pozabijane deskami. W domach paliły się światła, a większe budynki były strzeżone przez ochroniarzy. Ramirez wciąż obserwował poczynania policji i samych mieszkańców Los Angeles, które wkrótce postanowił opuścić i 17 sierpnia 1985 roku udał się do San Francisco. Dość szybko zaatakował w kolejnym mieście w pobliżu Lake Merced. Włamał się do domu starszego małżeństwa, Petera i Barbary Pan. Mężczyzna został zastrzelony podczas snu, a jego żona dotkliwie pobita i zgwałcona, a następnie również zastrzelona. Działając zgodnie ze swoim dotychczasowym schematem, obrabował dom, a na ścianie narysował czerwoną szminką pentagram, który podpisał Jack the Knife. Wiadomość o brutalnym napadzie i podwójnym morderstwie dotarła również do Salerno i Grima, którzy porównywali dowody policji San Francisco ze swoimi. Jak się okazało, wszystko się pokrywało. Ślad buta zabójcy, kule, którymi zamordował swoje ofiary, a także satanistyczne znaki. Z kolei w telewizji pojawiła się burmistrz miasta, która chciała uspokoić mieszkańców informacją o posiadanym odcisku buta mordercy, który miał doprowadzić policję do szybkiego jego schwytania. Niestety wieści te dotarły również do samego Ramireza, który od razu pozbył się obuwia, wrzucając go razem z bronią do cieśniny Golden Gate, stojąc na moście o tej samej nazwie. Kilka dni później w Mission Viejo zastrzelił kolejnego mężczyznę, Billa Carnesa, a także zgwałcił jego narzeczoną. Pod domem ofiar porzucił kradzioną Toyotę.
Nie spodziewał się jednak, że to go zgubi. Ramireza dostrzegł bowiem 13-letni Joseph Romero, który naprawiał w okolicy swój motocykl. Pomarańczowa Toyota minęła jego dom kilkukrotnie, dlatego chłopiec postanowił zapisać jej numery rejestracyjne, o czym poinformował policję od razu, gdy usłyszał o zbrodni, która miała miejsce kilka przecznic dalej. Zeznania Romero były kluczowe dla policji, która na wstecznym lusterku Toyoty odnalazła odcisk kciuka Ramireza. Dzięki działającemu już w pełni systemowi z odciskami palców, byli w stanie porównać go z tymi z bazy. Jak się okazało, znaleziony w samochodzie odcisk kciuka pasował do śladów pobranych z 1984 roku od Richarda Ramireza podczas jego aresztowania za kradzież samochodu. Od tej pory policja wiedziała, kogo dokładnie szuka, a zdjęcie nocnego łowcy trafiło do wszystkich komisariatów, gazet i mediów. W tym samym czasie na komisariat policji w El Sobrante zgłosiła się niejaka Donna Meyers, która wynajmowała swój dom podróżnym. Kobieta zauważyła, że od pewnego czasu przebywał u niej Latynos o imieniu Ricky, podobny do tego z policyjnych plakatów. Pewnego razu zastała go oglądającego wiadomości, w których prezenter mówił właśnie o kolejnej ofierze nocnego łowcy. Mężczyzna uśmiechnął się do niej i powiedział: "Teraz pewnie nie byłabyś zdziwiona, gdybym to ja okazał się łowcą." Kobieta lekko się zaniepokoiła, ale połączyła wszystkie fakty dopiero po ujrzeniu podobizny seryjnego mordercy. Przypomniała sobie również, jak jej przyjaciel zakupił od Rickiego pierścionek z diamentem i spinki do mankietów. Zakupiona biżuteria została sprawdzona i okazało się, że należała do jednej z ofiar nocnego łowcy. Ramirez przebywał wówczas w Arizonie u brata, kiedy policjanci obserwowali ludzi wyjeżdżających z Los Angeles. Richard przyjechał na dworzec autobusem z taksą. Udało mu się przejść niezauważonym przez terminal i wejść do sklepu, w którym został rozpoznany przez grupę Meksykanek. Jedna z kobiet krzyknęła po hiszpańsku "El Metador", co oznacza morderca, przez co oczy wszystkich wokoło skupiły się na Ramirezie, który zauważył wtedy swoje zdjęcie na okładce jednej z gazet i rzucił się do ucieczki. Śladem nocnego łowcy podążyło kilka osób, do których dołączyło 40 policyjnych samochodów i 7 helikopterów. Ostatecznie tłum dopadł mordercę po 3 kilometrach. Richard Ramirez został aresztowany 31 sierpnia 1985 roku, a następnie oskarżony o 43 przestępstwa, w tym 13 zabójstw. W trakcie przeszukania jego rodzinnego domu w El Paso znaleziono aż 375 sztuk skradzionej biżuterii. 20 września 1989 roku Ramirez usłyszał wyrok 196 lat pozbawienia wolności i 19-krotną karę śmierci w komorze gazowej. Mężczyzna nie okazywał jednak żadnej skruchy, kpiąc z wyroku. Pokazał swoją dłoń z namalowanym na niej pentagramem, czym potwierdził swoją przynależność do szatana. Z kolei podczas oglądania zdjęć z miejsc zbrodni śmiał się, aby sprawić jeszcze większy ból rodzinom ofiar. Ramirez zdobył w tamtym czasie grupę fanek, głównie młodych studentek, które przychodziły na rozprawy, czekając na choćby jeden uśmiech ze strony Ramireza. Co ciekawe, Richard poślubił jedną z nich. 30-letnia Doreen Leoy po raz pierwszy zobaczyła zdjęcie Ramireza tuż po jego publicznym linczu. Poczuła wtedy niesamowite współczucie do seryjnego mordercy i postanowiła napisać do niego osobisty list. Później odwiedzała go w więzieniu w San Quentin, aż 4 razy w tygodniu. Aż w 1988 roku przyjęła oświadczyny nocnego łowcy. Jednak Doreen nie była jedyną kobietą odwiedzającą Ramireza. Podobno Richard spotykał się z
8-10 kobietami w ciągu tygodnia. Mimo to zakochana Lioi wyszła za Ramireza i ogłosiła, że w dniu wykonania wyroku śmierci na jej mężu ona popełni samobójstwo. Kobieta próbowała oczyścić ukochanego z zarzutów, jednak kiedy w 2009 roku powiązano go z gwałtem i zabójstwem 9-letniej dziewczynki z San Francisco, zerwała więzi z mężem, który zmarł 4 lata później z powodu niewydolności wątroby. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.